Witam Was dzisiaj w ten sobotni dzień pełen słońca. Widać z nami Wielkopolska Zagroda. Dzisiaj działamy, jak widzicie, dach poległ w zimie. Coś tam spróchniało, słupek i się przygiął. Teraz na dłużej już jest oparty, bo nam się spadł trochę. I rozbieramy to wszystko, wyjmujemy. No, żeby nie komuś coś się nie stało przypadkowo kiedyś, więc już teraz przed tragedią rozbieramy szopkę, która w sumie i tak taki tylko bajzel tu trzymała, a tak to chociaż to porozbieramy i będzie bezpieczniej. Na gospodarstwie też widzicie trochę instalacji elektrycznej było do rozebrania. Tam jeszcze kończymy, no bo ten budynek też jest nieużytkowy od dużo, 20 lat. Po prostu stoi. Nie, jak to widać, tutaj woda cieknie z tych rynien. Więc powoli bierzemy się za ogarnianie podwórka całego. Coś tam wiosną trzeba działać, co prawda luty, ale pogoda iście kwietniowa już nawet. Dzisiaj 12 stopni w cieniu. Więc woda dzisiaj nagrzeje się w piecu z kolektorów na wodę. Więc super, no i trzeba działać coś, żeby nie stać, bo kto stoi, ten się cofa. Ja działam dalej. W sumie to z tatą działamy dalej. I widzimy się później w kolejnym wejściu. Upłynęło niespełna 15 minut, a już ściankę mam tu rozebraną. I prawie wszystko posprzątane. Tu segregujemy. No, tutaj jeszcze trzeba wynieść kilka rzeczy tak ostrożnie, no bo grozi to zawaleniu. I trzeba bezpiecznie raz za powynosić i będziemy działać dalej. Ale no, optycznie bardzo to się powiększy przejazd przy silosach, bo to jest pełna 3 metry. No a będzie zdecydowanie bardziej można się naddać. No to mamy, opuszczamy. Jednak jeszcze coś trzyma. Będzie trzeba odpalić traktor, podnieść i dopiero myśleć, co dalej. Aby komuś na głowę nie spadło. O! Raz, dwa, trzy i daszek zawalony. Bierzemy się uprzątnięcie terenu i lecimy do kolejnej roboty. Witam Was dnia kolejnego, dzisiaj deszczowa niedziela, od rana jeszcze muszę zawieźć Herefordą siano, czekam co tata zwali z góry i chciałem się zapytać, może wy macie opinię o tych eurodzielakach, jak to wygląda od zaplecza, no bo wiadomo, reklama reklamą, ale chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda od strony takiej, wiecie, czysto praktycznej. Zdrowotność, ewentualnie ceny, tam wiadomo. I ogólnie. Bo no, mam tego swojego znajomego, co też sprawdza cielaki, ale nie będę ukrywał, ostatnio jeden mi padł i mówię, zobaczę, bo tak palą i wszyscy. Niby wiadomo, jeden to jeszcze nie dużo, ale skoro taka jest reklama na te eurocielaki, to mówię, się dowiem. No i jeszcze a propos tego, no to mam dwie jałówki na sprzedaż. 18 tam 19 miesięcy też były kupne, fajne takie. W paszportach mają wpisane norweskie, więc może tu były zasilane norweskie. No takie czerwono-białe. No to nadawają się i na luz i do hodowli. Czy tam nawet mleko, no bo jednak trochę inne chyba są priorytety w tym momencie. No i chcemy je sprzedać, tak to byśmy je zostawili sobie, ale tu przyczyny finansowe zdecydowaliśmy się je sprzedać, no bo są najstarsze z tych, które mogłyby iść na sprzedaż. One są pod zacielenie, bo raz były zacielane, nie złapały. Mówię otwarcie, raz chyba były, no, raz były zacierane.
ale odpuściliśmy, potem jednak nie docieraliśmy, no wiadomo jak to jest. Rzadko, która nam łapie za pierwszym razem. Przypuszczam, że tutaj coś z nasieniem jest nie tak, więc jeżeli ktoś ma byka, to jałówki idealne po docieleniu, jakby ktoś chciał odzywać się, to można się dogadać. Wielkopolska, powiat, Koniński, od razu jeszcze powiem, to już łatwiej. Transportu swojego nie mam, więc no, to nie wchodzi w grę. I tak właśnie wygląda ta sytuacja, jakby ktoś chciał to pisać. A ja teraz zajmuję się, tu muszę wkulać, odwinąć siatkę i jeszcze się włączę przy herewkach na chwilę. No a propos tych jałóweczek, te dwie sztuki. Jeszcze potem ja dla obwinienia to badanie cielności, nie? Mówię, że są niecielne, ale dla pewności je sprawdzimy. Jeżeli będą cielne, no to jeszcze lepiej dla kogoś. No. Tak, no fajne sztuki. Tutaj nasza też, no tam zostawiamy. Te dwie raczej out. Chyba się nie sprawdzą, no to zostawiam też u nas. No i co? Tutaj było sprawdzanie cielności. Te dwie tutaj są cielne i te trzy ostatnie to jeszcze nie. Z tym, że no, ten najmłodszy tutaj ma, to jest ta przedostatnia, w maju rok, ta już skończyła rok. No a później mamy przeskok na cielaki pokroju tej, czyli 3 miesiące. Ograniczyliśmy już jej mleko, a my jeszcze dajemy mi raz dziennie trochę. Żeby się chowała dobrze. Nie, bój się mała. Plus zboże, sianko ma na bieżąco. Kiszonek jej na razie nie wprowadzamy. Niech sobie na sucho sobie je. Lecz no, śród się kończy, więc już zaczęła jeść śród, ale no, się kończył. Mają przyjechać śrutować, to będzie już na śrucie. Zamiast zboża, bo zaczęła, widzę, że są w odchodach pierwsze ziarka się pojawiają. Tak się prezentują. I co? Opasy też, no. Światło akurat bije, to nie widać. A poza to opas. Oby rosły jak największe. I co? Taki mało motoryczny może odcinek, ale chciałem tam jakąś aktywność podtrzymać. Bo wiem, że oglądacie, lubicie. Nie jestem do końca może czasami zadowolony z tego, co tworzę. Ale staram się cokolwiek działać do przodu, byle się nie cofać. I no, ja się z wami dzisiaj żegnam. Życzę udanej niedzieli każdemu, kto to ogląda. A jak w tygodniu, to udanego ferii. U nas ferie się zaczęły. Wielkopolska ostatnie. Ostatnie rejony feriowe. Więc no, żegnam się z wami, do zobaczenia i cześć w następnym odcinku.